rzecz dotyczy bardzo ważnego obszaru oddziaływania samorządu województwa, który jest jednym z tych obszarów, który w latach ostatnich wciąż się rozwija i pewnie będzie się rozwijał. Jestem o tym głęboko przekonany, że tak będzie, czyli naszej współpracy z szeroko rozumianym trzecim sektorem, z organizacjami pozarządowymi. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie organizacji pozarządowych bez samorządów, ale jeszcze trudniej wyobrazić sobie dzisiaj samorządy bez organizacji pozarządowych. Tyle zadań, które realizują organizacje pozarządowe na naszą rzecz, i to mówię o samorządzie województwa, ale zwłaszcza o samorządach gminnych. Tutaj samorząd Opola jest świetnym przykładem na to, jak potrafimy wykorzystać potencjał tkwiący w naszych mieszkańcach. Sektor organizacji pozarządowych jest chyba jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się. I tutaj tak wielopłaszczyznowo, bo nie mówimy tylko przez pryzmat liczb, przez pryzmat realizowanych zadań, otrzymywanych dotacji, bo w tym zakresie także. I to możemy obserwować zarówno w całym regionie, jak i w mieście Opolu. Natomiast na pewno to jest taki rozwój wielopłaszczyznowy. Widzimy, że organizacje bardzo chętnie sięgają po nowe, chętnie sprawdzają się nie tylko już w tych sprawdzonych zadaniach, w których zaczynały swoją działalność, ale także próbują nowych zadań, tak naprawdę pomagając nam, samorządowi województwa i myślę, że samorządom gminnym i miejskim również, pomagając realizować zadania publiczne. To mobilizuje. Ja mówiąc o pracy Banku Żywności, daje się wyczuć chyba, że jednak ta nagroda pokazuje, że Bank Żywności znajduje się na tym trudnym odcinku pomocy żywnościowej i jako jedyna taka organizacja, bo Bank Żywności jeden jest tylko na Opolszczyźnie, da sobie radę, a dla mnie jest to satysfakcja, że dostrzeżono pracę wszystkich naszych pracowników Banku Żywności, którzy codziennie pracują bezpośrednio z organizacjami i przy tym towarze, magazynierze, kierowca, to są wszyscy ludzie, którzy poświęcają swój czas, nie patrząc, ile to trzeba poświęcić, ile czasu to zajmie, jadą, realizują te zadania statutowe Banku Żywności. Żeby ten potencjał jeszcze lepiej wykorzystywać i żeby również ci wszyscy, którzy szczególnie cenni są dla nas, bo dla nas są cenni wszyscy mieszkańcy, którzy są aktywni, ale szczególnie cenni są ci, którzy są aktywni na rzecz innych, tak jak w przypadku organizacji pozarządowych. Dlatego staramy się również dziękować i nagradzać tych, którzy są w tym szczególnym obszarze, jeszcze w dodatku szczególnie aktywni. Działamy w obszarze pomocy żywnościowej. Oczywiście wiemy doskonale, że lata 2022 i 2023 trochę inflacja zburzyła te gospodarstwa domowe. W związku z powyższym wielu mieszkańców Opolszczyzny dzwoniło do Banku Żywności, czy jest możliwość pozyskania żywności, gdyż im się budżet domowy nie dopina. Pozyskujemy żywność, tylko że ta żywność jest określona i przekazywana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe. Na dzień dzisiejszy mamy 120 organizacji województwa opolskiego, które podpisały umowę z Bankiem Żywności na pozyskiwanie żywności dla swoich beneficjentów. Kryterium dochodowe dla osób zostało zwiększone. Na chwilę obecną każda osoba, która nie ma dochodu netto 2056 zł, może się ubiegać w ośrodku pomocy społecznej, zgłaszając oczywiście swoją deklarację, zechce przystąpić do tego programu i korzystać z tej żywności. Oczywiście ta żywność jest bezpłatna, to najważniejsze. Na chwilę obecną udało nam się już pozyskać 600 ton, to nie jest mało i uważam, że do końca roku na pewno jeszcze wiele osób skorzysta z dodatkowej żywności, którą będziemy otrzymywać do grudnia. Jeżeli spojrzymy wstecz i przypomnimy sobie, ile tych organizacji pozarządowych wokół nas było lat temu 10, no to dzisiaj jest naprawdę razy X. I chciałbym, żeby tak się działo, dlatego że trzeba wykorzystywać potencjały ludzi, którzy chcą aktywnie działać. Organizacje doskonale wiedzą, jak chcą działać. Jeżeli ich cele i ich działania pokrywają się z naszymi zadaniami, świetnie możemy wspólnie działać w pewnych obszarach. Generalnie zazwyczaj jeden nadrzędny cel mamy wspólny, to jest dobro naszych mieszkańców. Stolica regionu to też jest pewnie motor napędowy dla organizacji tych, które mogą podpatrywać i powstawać też i na terenie całego regionu. No to liczymy, że tutaj miasto Opole też wyznacza pewne trendy. Na pewno tych organizacji w mieście Opolu jest najwięcej, stąd też mamy nadzieję, że i zgłoszeń do Polskiej Niezapominajki będzie bardzo dużo.
Patrzymy oczywiście na organizacje pozarządowe przez pryzmat całego regionu. Trudno porównywać organizacje działające na terenie miasta, w takiej tkance miejskiej, z tymi wiejskimi. Każda ma swoją wartość, każda jest dla nas bardzo cennym partnerem. Natomiast tak, oczywiście miasto Opole tutaj ma bardzo duży zasób organizacji, bardzo duży potencjał, także trzymamy kciuki, żeby się pojawiły w naszej opolskiej Nie Zapominajce, abyśmy mieli z czego wybierać.